22, sobota, leci ten czas tutaj, kurde, normalnie jak w zapętleniu. Dobra, ale dzisiaj mało ludzi jest. Kolega pryska, nie wiem na co, ale trzeba czasami na coś prysnąć. Jak się nie pryśnie, to może być wtedy dosyć szybka likwidacja szklarni sprawy. Trzy osoby tną liście. Dzisiaj Rumunka została przyuczana do cięcia. A ona jest, widzę, chętna do tego, żeby w sobotę przyjeżdżać, tak jak i tutaj dwóch Rumunów, którzy opuszczają też, to trzeba ją poduczyć, tym bardziej, że zacznie się okres urlopowy, to liściarze pojadą przez do Polski tam, czy nie, czy ja w ogóle urlop sobie wezmą. I może się stać tak, że to wszystko będzie bardzo zapuszczone, nawet bardziej niż teraz. Trochę tych liści się zrobiło mniej do cięcia teraz, ale to będzie tylko przejściowe, mi się wydaje. Palę się kichać, ty. Dziękuję, na zdrowie, smacznego. No, korona? Nie, to nie korona. Piliście jeszcze z tych... Sorry, ale mi się kicha. Tak się kicha na kielicha, właśnie, bo dzisiaj idę na imprezę wieczorem. Jedziemy z Gosią do koleżanki na urodziny. Także, znaczy ja kielicho wódki nie pijam, piwkiem się tam. Pewno trochę z bambole, a jutro będzie kacyk mały. Filmów, zobaczcie, to jest ziemia. Nie wiem, czy widać, czuję, czy stanę. To jest ziemia, która się sypie z plantów teraz. To co, jak były takie duże wiatry, nadmuchało nam tutaj przez uchylone okna. W ogóle wychodzimy z pracy, to mamy twarze, jakbyśmy w polu robili, opylone. Turcy tam u góry jak kręcą, to koszulki mają tak ufaflunione jak nigdy w życiu, nie? Jak nigdy dotąd, może nie jak nigdy w życiu, jak nigdy dotąd. Jak sobie dzisiaj krótko pogadam, mówię, żeby tylko nie zaniechać tego cyklu filmik z dziś. Od poniedziałku prawdopodobnie zrobimy taką zmianę z przerwami, bo kto obserwuje tutaj te filmiki, to wie o tym, że my mamy tutaj jakby przerwy w trzech etapach. Tak, żeby za dużo ludzi się nie zebrało na kantynie. Jest ten mordęga, bo najgorzej jest dzielenie przerw przy zrywaniu pomidoru, bo później ciężko jest ogarnąć wysypywanie pomidorów do kanału i tam jest problem z sortownią, bo sortownia czasami ma te przerwy za krótkie, czasami ma za długie. No oczywiście z tymi najkrótkimi przerwami jest duży problem. No i tam mówię do kolegi tutaj Michała, że chyba trzeba zrobić w ten sposób, że wszyscy zrywacze idą na jedną przerwę i koniec. Będzie to 12 osób gdzieś, no czasami w porywach 13, z tym, że na kantynie nie siedzą wszyscy, część ludzi sobie wychodzi gdzieś tam. Na dwór, czy tam siedzą na sortowni, sobie papieroski palą. Także i tak nie ma możliwości, żeby te 12 osób siedziało w jednym miejscu. Mam nadzieję, że te obostrzenia się niedługo skończą, bo widzę, że naprawdę tutaj tych spadek zachorowań w Holandii jest znaczny. W święto miałem jechać tutaj w czwartek. Z Gosią mieliśmy jechać tam na ten, tak jak wam mówiłem, taki wypiaszczony teren, który wygląda jak taka mikropustynia. No i tu znajoma opowiadała, że oni przyjeżdżali właśnie w czwartek tamtędy i było tyle ludzi, że to się nie mieści. Po prostu nie tylko my wpadliśmy na ten pomysł, ale też całe chyba, znaczy może nie całe, ale dużo osób z Bergen op Zoom. Ja pojechał tam wypoczywać, no ponoć się kąpali, bo tam jest jakaś woda. No i tak jak też tu znajomy mówi z roboty, że w statystykach się pojawi, że raptem po tej ładnym dniu wzrośnie liczba zachorowań tutaj w Holandii. I tak może być. No bo nie było tam odstępów, ludzie już nie zachowują. Mają wszyscy dosyć tego, mnie najbardziej wkurza. Łażenie do sklepu na dwa koszyki, no masakra, nie?
idziemy do Jumbo, to kurczę, i Gosia zawsze pusty musi wozek przed sobą pchać, a ja drugi ten, znaczy pełny, no z towarem. No mnie to denerwuje, no ale na razie takie są przepisy, a nie inne. Ogólnie łamią nam się tutaj te kurde trosy strasznie. Są jakieś kruche, one kiedyś były drapane. Te już są niedrapane. To już widzę, są wycięte. O, te jeszcze widzicie, te były drapane. I one są mocniejsze tutaj, one się tak nie obrywają. A te, które już nie były głaskane, to już nie są takie ten mocne, nie wiem dlaczego. Czasami, kurczę, to jest ten... bo tak jak tutaj, zobacz, jest grono podparte liściem i strach to wyciąć, bo te grono od razu leci w dół i spada wszystko na ziemię. Ej, książki fajnej słucham. Nie pamiętam, kto napisał, ale tytuł Czerwień. Naprawdę fajny taki polski kryminał. Zbiegi akcji, ciekawe. Co, na razie chyba skończę gadać, bo tak, co tam jeszcze mogę powiedzieć wam. Do 12 robię. I po 12 coś tam ogarnąć trochę, a sos tatarski się zrobię, tak zawiozę tam do tej znajomej na próbę, żeby sobie przypruszyć kiełbaskę z grilla, czy tam nie wiem z czego, ona dobro robi taką kiełbaskę smażoną na tym z cebulką, ale pychota mojego na pewno będzie. A wczoraj jeszcze coś miałem mówić. W polskim sklepie wczoraj byliśmy, tak stałem przy tym polskim sklepie, czekałem tam aż Gosia zrobi zakupy. Podjechał samochód z dwiema paniami. Kierowca był z agencji pracy oczywiście. Kierowca i dwie panie starsze, ale takie połamane jakieś były, ja nie wiem. Nie wiem, że z tej agencji facet załatwia pracę w truskawkach, nie? Wiecie, na polach. Czyli wszystko na kręcząco. To ja się nie dziwię, że takie połamane chodzą. Ja też bym chyba był wyłamany, połamany i załamany. Na razie. Jeszcze trochę coś tutaj powiem. Bo na poniedziałek szykuje się całkiem niezły plon. Pojawiają się z liści, wyjawiają się tak, kurde, nie wiem, się zapowietrzyłem. Pokazują się takie pomidory ciemne i one były zostawione przy poprzednim zrywaniu, po prostu, nie wiem. Jeszcze ludzie czasami próbują bardzo szybko pracować, ale w ogóle na jakość nie patrzą tej pracy. A my tu ciągle powtarzamy, żeby się nie śpieszyć, żeby robić spokojnie, że to nie zawody. A przychodzą też z innych tam prac, ze szklarni, gdzie jest wręcz odwrotnie, jest poganianie wieczne, naginanie norm i tak to zostaje potem. No tutaj też te były zostawione poprzednio, widzicie jakie ciemne? One będą, w poniedziałek to będą brązowe prawie. Tak szybko tutaj dochodzą, ale dzisiaj tam szef wystawia zawsze skrzynki z pomidorami specjalnymi, tam koktajlówki są trosowe, różne. A wziąłem dzisiaj skrzynkę pomidorów, spakowałem i po pracy wiozę do tego warsztatu, że mi Skodę naprawia. Ja jestem bardzo tak zadowolony. Ja im kiedyś zresztą obiecałem, że mi przywiozę. No, jak będzie wszystko dobrze. A jest wszystko dobrze, więc spokojnie można zawieźć. Zrobiłem 1000 km ponad od ostatniej naprawy i nic się nie dzieje. Jest bardzo ładnie, jedzie z godzina. Dzisiaj też na 6 rano zaczęliśmy pracę sobie z Gosią. To miałem możliwość przez autostradę się przebujać, tam przepalić trochę, tak jak zawsze, w sobotę. A póki dzień dłuższy, można startować o tej 6. No jakie ciemne. Jak wygląda, jakby kurde to w ogóle zbierane nie było. Pamiętam, że był kiedyś taki Turek. To był Turek, młody. Pracował chyba 2 dni. Jak widział, że nie ma nikogo w pobliżu, to zawracał tam 10 metrów, 20 metrów na końcu rajki zawracał, zostawiał pomidory na plantach i szedł z powrotem, zrywając. Później raptem, kurczę, my wchodzimy w rajkę,
Pamiętam, że tam potem po 4 dniach się zrywa pomidory, tak? Po 4? No, po 3 dniach się zrywa pomidory znowu w tym samym miejscu i te rajki były zawalone bordowymi pomidorami. Wtedy jeszcze odbijaliśmy rajki, było wiadomo kto gdzie zrywał, no i się okazało, że to on. I tu się w tym momencie zakończyła kariera pana młodego Turka. Ambicje tureckie. Dobra, kończę, bo naprawdę trzeba się sprężyć.